Jak już tak zacząłem nagrywać, to stwierdziłem, że wam coś jeszcze opowiem o moim życiu. Otóż od 3 miesięcy, nagrywam to w kwietniu 2020, od 3 miesięcy mam już diagnozę spektrum autyzmu, dokładnie opisaną właśnie jako zespół Aspergera. I to jest ta odpowiedź, której brakowało mi przez całe moje życie. Przez okres szkolny, okres szkoły średniej, najgorszy okres w moim życiu. Później okres pierwszej pracy. Tam też nie było łatwo. A w końcu jestem teraz. Zawsze określałem siebie, że jestem smutnym człowiekiem. Jak ktoś mnie tak pytał, jak ktoś tak mnie z zewnątrz widział, to widział mnie jako takiego wesołego człowieka, takiego wesołka, osobę, która po prostu jest zabawna, śmieje się, wygłupia. W szkole byłem klaunem. Takim klasowym klaunem. Ale to tylko przez te pierwsze lata, powiedzmy, że podstawówka, gimnazjum, później już było gorzej. No i właśnie czułem po prostu, że tak być nie może. Że tak być nie może. W wieku około 25-26 lat, w tej chwili mam 30, gdzie już widziałem, że coś po prostu jest ze mną tak bardzo nie tak, bo moi rówieśnicy zaczęli mi po prostu, powiedzmy, że tak się oddalać, zaczęli po prostu ogarniać dużo bardziej ode mnie, to wpędziłem się właśnie w te stany depresyjne, takie silniejsze. Wtedy to mogłem nazwać naprawdę taką poważną depresją. No, wiadomo, w dalszym ciągu określałem się, że jestem smutną osobą, bo tak widziałem siebie, tak po prostu myślałem, że tak jest, że po prostu jestem smutny, że jak patrzę na ten świat, to wiele rzeczy mi nie pasuje i nie leży, ale no ale to problem był taki, że ja też nie wiedziałem, jak to wszystko sobie poukładać. Jak to ubrać w słowa, co z tym można zrobić. Jak żyć, po prostu, jak żyć, bo człowiek żył, ja miałem wtedy pracę, to była fajna praca. Ale byłem zagubiony. Byłem zagubiony, nikt mi nawet nie powiedział. W tamtym czasie, dalej mówimy, to okolice 26 roku życia, kim naprawdę jestem. Nikt nigdy. Bo ja nawet nie wiedziałem, że jestem introwertykiem. Tak to wygląda, jak się żyje na wsi. Człowiek robi swoje i myśli, że robi dobrze i było fajnie do momentu, aż zaczęło się robić źle, no i tyle. No ale jak już odkryłem to, że jestem introwertykiem, no to zacząłem grzebać po prostu w temacie głębiej. W sensie tak, pierwsza odpowiedź, o, introwertyk, dobra, spoko, fajnie. Zacząłem sobie katalogować moich znajomych pod względem testów. Zawsze podsyłałem test, tak od razu masz ciach, kim jesteś na skali, no nie? Intro, ekstra, no ale to wiadomo. Się zdarzało parę ambiwertyków, najlepsi przyjaciele. Większość z rodziny jest introwertykami, dlatego mam fajną rodzinkę i się potrafię z nim dogadać. No, ale też się zdarzały osoby, które naprawdę, zresztą od razu było widać, jak ktoś jest ekstrawertyczny tak na maksa, to się nie mogłem z nim dogadać. Zresztą bałem się tych osób, bo zawsze byłem zapraszany, chodź tu, chodź tam, chodź wsiam, chodź tu, będziemy razem, fajnie, będzie tego. Nie chciałem. Oni mnie nie rozumieli, ja ich nie rozumiałem, dobra. No i to tak sobie dobierałem znajomych i to trwało parę lat. Myślałem, że tak jest okej. Okay. Jednakże w wieku 28 lat stwierdziłem, że to nie do końca działa.
poznałem, po prostu poszerzyłem swoje grono znajomych właśnie do tych paru osób, więcej niż normalnie. O, oczywiście wszyscy byli introwertykami, ale oni wszyscy ogarniali bardziej. Po prostu, ja nie wiem, oni się potrafili odnaleźć w tym świecie, potrafili robić swoje, jakoś się nie przejmować tym wszystkim dookoła, tym życiem i w ogóle. Jakoś tak, nie wiem, jakby wszystko przychodziłem dużo prościej. Mówię, okej. Czyli to nie jest introwertyzm, to coś więcej. No i tak zacząłem po prostu poszukiwać. Aha, jeszcze od czego się to wzięło. Matka zawsze mi powtarzała wiele razy, że nie mam empatii. Jak ja mogę nie mieć empatii? Moja matka ma hiperempatię. Czyli wiadomo, że nawet jak ktoś ma normalną empatię, to ona zawsze jest. Ona zawsze miała empatię taką, że to był szok. No i ona zawsze mi mówiła, że nie mam empatii. Zacząłem to googlować, po prostu nudziło mi się. No i tak szukam i właśnie trafiłem wtedy na wpis dotyczący właśnie braku empatii wśród osób w spektrum autyzmu, aż tak dokładnie właśnie z zespołem Aspergera. Dobra. No i tak zacząłem czytać, o co chodzi więcej, o co kaman. I natrafiłem na ten test, ten AQ. Nie wiem, czy AQ, dobrze, czy mówię AQ. No i robiąc ten test, znaczy ja się ucieszyłem, bo ten taki dla mnie to był test takiego introwertyka na 100%. Zawsze w tych testach mi wyszło introwertyk 100% lub 90, 100, zawsze na końcu skali. Osoba, która po prostu robi wszystko tak dla siebie. Można powiedzieć, że nie lubię ludzi. No poniekąd tak jest, no ale dobra. I w tym teście, za pierwszym razem jak go robiłem, wyszedł wynik 37 na 50. No. I to właśnie tak doprowadziło do tego, że po tych 2 latach dodatkowo super mega pogłębionego researchu, naprawdę, to jak człowiek się wkręci, to końca nie było. Miesiącami szukałem informacji, czytałem artykuły, oglądałem filmiki na YouTubie, czytałem publikacje, wszystko. Po prostu chłonąłem wszystko jak leci. Po tych 2 latach, powiedzmy, że 1,5 roku, tak naprawdę tak grubo stwierdziłem, że to jest to. Że to jest to. W końcu znam tą odpowiedź. W końcu wiem, kim jestem. I dlaczego mogę nie być już taki zły i taki smutny? Chociaż smutny to dalej jestem, ale już nie jestem zły, przynajmniej na samego siebie. Że mogę troszkę odpuścić, powiedzieć, że jednak no okej, no nie dam rady wszystkiego i nie muszę. I to jest fajne, chociaż się staram. No ale jednak już wiem, że już nie muszę i moi znajomi po prostu będą wiedli inne życia. Będą mieli rodziny, domy, dzieci. No u mnie się nie zapowiada, no ale dobra. No i mając te wszystkie odpowiedzi, stwierdziłem, że chciałem się z tym podzielić. Chciałem się z tym podzielić właśnie na tym kanale, na którym to oglądacie. Podzielić się moim życiem, przemyśleniami. Tym, jak to wygląda naprawdę. Czy ja się czuję, że jestem w spektrum? Siedząc w domu? W ogóle. Przez większość życia? Troszkę? Ale to powiedzmy, że było takie, ja wiem, 10% może. Ja nie wiedziałem, co jest. Ja po prostu byłem osobą, nie wiedziałem, o co kaman. Ja się nie czułem, dalej się nie czuję osobą, która jest dziwna. Jak jestem sam ze sobą, mi jest zarąbiście. Nic dodać, nic ująć. Po prostu. No ale.
nie miałem tej odwagi, miałem wszystkie odpowiedzi, nie miałem tej odwagi, żeby się zacząć dzielić na kanale, musiałem sięgnąć po oficjalną diagnozę. No i w styczniu tego roku, 2020, znalazłem sobie fundację, blisko mnie, bo pierwotnie tak szukałem Wrocław, Warszawa, Wrocław, czyli tak no, te 100-300 kilometrów, ja mówię, to nie. Znalazłem sobie w Opolu fundację, która się tym zajmowała i zdiagnozowali mnie tam w tydzień. No może powiedzmy, że półtorej tygodnia. Po półtorej tygodnia dwie wizyty, parę godzin, rozmowa z matką. Wszystko wyszło. Czekam jeszcze od nich na pisemne potwierdzenie, które również chciałem wam przekazać, pokazać dokładnie, razem przyjrzymy, jak przyjdzie, jak to wygląda. I już wiem, że nikogo nie okłamuję, już wiem, że po prostu taki już jestem i tego nie zmienię, taki się urodziłem. No i to tak troszkę dużo zmienia. I w końcu mam tą odwagę, że mogę do was o tym mówić. Jakoś tak po prostu miałem tą blokadę w sobie, że mogę okłamywać kogoś. Bałem się tego. Bałem się tego, bo jak za granicą już zaczyna się robić troszkę na ten temat tak bardziej tolerancyjnie, to w Polsce nadal niektóre tematy są tematami tabu, dosłownie. Wygląda to tak, że jak ktoś stwierdzi, że po prostu on jest w spektrum, coś takiego, no to jest taka jakby taka moda. To jest straszne. Że teraz to jest modne, jesteś w spektrum, masz zespół Aspergera, tak, oczywiście, bo siedzisz w komputerówce, jesteś nerdem i no tak, tak, jeszcze mi brakuje okularów. Nigdy nie nosiłem. No. I to było krzywdzące, to było przykre. To powodowało blokadę, którą miałem w sobie, żeby zacząć. Zbierałem się do tego, ja wiem. Kurczę, no z rok będzie lekko. No, tak w marcu rok temu Ja już wiedziałem wszystko, już nie chciałem praktycznie robić tego researchu, żeby się dowiedzieć, czy aby na pewno. No ale robiłem cały czas, bo tak nie dawało mi to spokoju, bo tam coś jeszcze wychodziło i później wyszło to, że moje przypuszczenia okazały się prawdą, że nie kwalifikuję się jako taki aspi, taki typowo męski, tylko po prostu mam kobiece cechy. I to właśnie spowodowało to, że tak się dobrze ukrywałem w społeczeństwie. Że potrafiłem przejść niezauważony przez wszystkie te lata szkolne, chociaż tam już też były symptomy, przez wszystkie te lata nastoletnie, te młodzieńcze, wczesna dorosłość, no. No tak. Tak to wyglądało. Także jeszcze raz. Czekam teraz, aż otrzymam papierowe potwierdzenie, na którym mi zależało i dalej mi zależy. Jak tylko to przyjdzie, jak tylko otrzymam ten dokument, pokażę go wam. Wspólnie omówimy wszystkie punkty, które tam będą. Opowiem też więcej na temat właśnie swojego życia, na zasadzie takiej, czym się interesuję i co lubię robić i jak wygląda moja codzienność, która w tej chwili jest strasznie nudna. Znaczy taka nudna, w sensie nudna. No. Dla większości ludzi to jest nuda. No i nie wiem, co jeszcze mógłbym tak teraz dodać na tym filmie. Chciałem po prostu tak opowiedzieć, że w końcu nie mam tej blokady. Mogę o tym mówić, chcę o tym mówić i będę o tym mówił.
Ponieważ w Polsce po prostu za mało osób w spektrum, takich jak ja, tak mi się wydaje, że udziela swojego głosu szerzej, mówi o tym. Owszem, jest parę fajnych właśnie osób właśnie w tej scenie ASPI Polska. Jest tego sporo, w sensie sporo takich też kobiet teraz się ujawnia. To jest fajne. Ale nie spotkałem się z takim przypadkiem właśnie jak mój. Szukałem wiele razy, nawet na tych zagranicznych filmikach. Nie znalazłem potwierdzenia takiego, że mogę być mężczyzną, facetem. Też mogę być w spektrum. Ale się ukrywałem się, w sensie pozostawałem niezauważony z takiej racji, że wykazywałem po prostu praktycznie wszystkie cechy kobiece. Jak wiadomo, teraz to od paru lat zaczęło się tak głośniej o tym mówić, że kobiety również mogą być w spektrum. No i wyszło teraz to, że oprócz tego, że kobiety są, to ci mężczyźni, którzy nie są stricte stereotypowi, tacy naprawdę, że to już w czasach szkolnych takie diagnozy wychodzą, to oni również bardzo często cierpią z tego powodu, że są pominięci, nie mają wsparcia. No i niekiedy się dzieją przykre rzeczy. Dobra, myślę, że kończę to, bo to na chwilę obecną to tak już może być za dużo. Także muszę te dwa filmy połączyć, bo nagrywałem jednym smartfonem i mi się pamięć skończyła. Teraz nagrywam drugim i tak troszkę się pogubiłem. Myślałem, że mi to lepiej wyjdzie. Także dziękuję, że oglądaliście i dobrnęliście do końca. Jest to dla mnie ważny i poniekąd trudny temat. Nigdy wcześniej też nie nagrywałem takich filmów. Boję się tego, jak wyjdę. No ale to dobrze. No. Jakoś będzie. To do następnego. Trzymajcie się.